Korupcja występuje we wszystkich firmach, i w małych, i w dużych. 34% badanych w Polsce mówiło o tym, że korupcja istnieje w Polsce. Jest to niższy wynik niż średnia światowa. Nie każdy prezydent jest łapówką, ale rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi skrajnymi przypadkami. Blisko 18% ankietowanych jest gotowych właśnie wręczyć ten prezent. 14% mówi o tej rozrywce, a 8% o płatnościach pieniężnych. No niestety obecna sytuacja jest taka, że jest bardzo trudno walczyć z tym procederem, dlatego że wzrasta bardzo dużo presja, która działa na wszystkich. Kiedyś wyniki były bardziej rozliczane rocznie, teraz każdy kwartał jest ważny. Wszyscy pędzą i tak naprawdę wszyscy się komunikują różnymi urządzeniami elektronicznymi i to też powoduje, że też jest trudniej czasami wyłapać, że ktoś rzeczywiście jest uwikłany w te nieprawidłowości. Sygnalista, no to jest polskie tłumaczenie tego słowa whistleblower, przy czym w Polsce bardzo rzadko się używa, bo częściej używa się potocznie donosiciel, kapuś. No niestety 20% osób w Polsce mówi, że no nie będzie przekazywało informacji, bo chce pomóc kolegom, bądź tyle samo chce pomóc firmie. I bez takiej kultury sygnalistów i bez w ogóle takich instytucji, niestety firmy nie dowiedzą się o tych różnych nieprawidłowościach, które mają miejsce w ich oddziałach. Polscy respondenci są dosyć ostrożni, to znaczy większość uważa, że no, organy ścigania się starają, ale tak naprawdę to korupcja nie jest w rzeczywistości skutecznie zwalczana. Blisko 60% badanych uważa, że te działania są nieefektywne. To jest więcej niż średnia światowa, która jest około 40 kilku procent, a tylko 12% badanych uważa, że te działania są rzeczywiście skuteczne. Firmy, które chcą przeciwdziałać skutecznie nadużyciom, po pierwsze powinny mieć pewien fundament, czyli tak naprawdę mówią o politykach, procedurach, mówią co jest dozwolone, a czego nie można. Na ten fundament to również wartości, taki ton płynący z góry, czyli ich szefowie, które jasno mówią, ktoś nie przestrzega tego fundamentu, nie będzie u nas pracował. I dopiero na tym fundamencie można zbudować konkretne kontrole, na przykład, które przeciwdziałają cyberprzestępczości. To jest również analiza danych w tym zalewie informacji, które mamy, jest bardzo ważne, żeby wyłuskiwać te właśnie nietypowe transakcje. I do tego już się przydają narzędzia elektroniczne.